A teraz jest ci smutno, czy się boisz? Zosia chciałaby jeszcze o tyle rzeczy rutkę spytać, ale czuję, że zostałem już niewiele czasu i muszę się pospieszyć. Zupełnie jakby miała zdążyć na jakiś niewidzialny pociąg. Teraz czuję, że czas się pożegnać. Ciche słowa upadają na podłogę głośno jak kamienie. Moi rodzice już nie wrócą, czekam na nich tak długo. Popatrz, jak przez ten czas urosły mi włosy, są prawie do ziemi. Sama już nie wiem, ile lat minęło. Chciałem dzisiaj powiedzieć o ródce autorstwa Janny Fabickiej. To jest podwójnie ciekawa sprawa. Po pierwsze, książka, która no, oczywiście jest bardzo popularna, znana i bardzo terapeutyczna, dlatego że ona jest napisana na wielu płaszczyznach. I tutaj oczywiście najbardziej mnie interesuje ta płaszczyzna psychologiczna, która no, tu między wierszami jest bardzo dużo napisane. Tak? To jest książka, która przede wszystkim uwrażliwia i, i powoduje przypływ emocji. Tak? To jest książka. Nie można przejść obok niej obojętnie. Tak? głęboko poruszająca, a jej dodatkową wartość stanowi to, że napisała ją osoba, która dokonała bardzo wielkiej przemiany w życiu, która odważyła się, tak, a w terapii zaburzeń lękowych najważniejsze jest odważanie się. Mianowicie to jest osoba, która z pisarki stała się mediatorką rodzinną i psychoterapeutką, tak, i zrobiła to w takim dosyć wieku, powiedzmy, niestarym, natomiast takim, gdzie wiele osób myśli już prawdopodobnie, że, że, wszystko, że, że nic nie jest możliwe, tak, i zachęcam do, do przeczytania wywiadu z Fabicką w najnowszym zwierciadle, bo ona tam mówi o tej przemianie, tak, i, i dlatego w ogóle ona napisała kilka, kilka książek i one wszystkie są w pewnym sensie terapeutyczne. Oczywiście Rutka jest taka sztandarowa i, i, i no, jest napisana w ten sposób, że jakby jej sukces no, odzwierciedla wrażliwość, wrażliwość autorki. I co jest ciekawe, że, że to, co chcę bardzo mocno podkreślić, że ona, będąc pisarką, uwrażliwiała się całe życie, tak bo opowiadała różne historie z różnych punktów widzenia. I teraz te zasoby może wykorzystywać w pracy terapeutycznej. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, jako terapeuta Eriksonowski jestem bardzo mocno nastawiony na zasoby, na uruchamianie zasobów. Tak? Że jeśli odpowiednio uruchomimy i znajdziemy w sobie zasoby, to wszystko w życiu jest możliwe. I no, no taki, ja będę podawał takie różne przykłady, tak? Oczywiście mówiłem już o książce Ogarni się Nowaka i Sekielskiego, tak, gdzie, gdzie ich zmiana w życiu była również ogromna. Będę tutaj w tym cyklu pokazywał różne książki, postacie, tak, inspirujące, tak? Także polecam rutkę, polecam. Ten artykuł, nowy, zwierciadły wywiad z, z Janną Fabicką i polecam postać Janny Fabickiej, bo to jest właśnie ciekawy przykład, jak w życiu można zmieniać, jak można wykorzystywać zasoby, jak można realizować marzenia. Oczywiście, że to z punktu widzenia osoby, która cierpi na zaburzenia lękowe i jest w głębokiej czarnej studni, to jest kosmos. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to jest kosmos. No byłam pisarką, będę teraz pisarką i psychoterapeutką, tak? Natomiast no my potrzebujemy takich inspiracji jako ludzie, dlatego że to nam pokazuje, że to jest możliwe, tak? No bo to, to, to tego dokonują ludzie z krwi i kości, czyli to jest możliwe. Tak? To jest możliwe. Dlatego jeszcze raz zachęcam do wychodzenia ze strefy komfortu i dokonywania zmian, do szukania w sobie zasobów, będę was w tym wspierał. Oczywiście, różne filmiki zamieszczając. Również taki cykl właśnie o ciekawych książkach, ich autorach. Myślę, że to, to jest pomocne, inspirujące i ciekawe. Bardzo jestem no, ciekawy na Wasze komentarze. Czekam i bardzo serdecznie wam, Was pozdrawiam, doktor Nerwice.